Ale się ciężko wychodzi z pojazdu. Jechaliśmy, jechaliśmy, ale w końcu dojechaliśmy. A gdzie? Gdynia. Nie chce być inaczej. I żeby ten absurd zobrazować, powinniśmy stać właściwie tak. Jeden za drugim, ponieważ tutaj jest miejsce dla osób niepełnosprawnych, umieszczone właśnie jedno za drugim. I teraz nie trzeba tęgiego umysłu, aby sobie taką sytuację wyobrazić, że ktoś tutaj parkuje, bo na przykład mu wygodniej, no i wtedy to drugie miejsce z automatu jest wyłączone z użytku. No. No co, mało? Nie, no dużo. Miejsca co prawda są wielkie, można tu busem zaparkować, ale no trudno się parkuje równolegle. No to jeżeli dla Krzysia to jest mało, to proponuję jeszcze pasy, czyli przejście dla pieszych prowadzące wprost na miejsca dla osób niepełnosprawnych, a jeżeli to wszystko to jest znowu jeszcze mało, to teraz zobacz, to wszystko cuzamen do kupy. Jak Rosjanie mawiają, to jest droga pożarowa, nie zastawiać. Powiem ci, ciężka sprawa. Trudno nie zastawiać czegoś, gdzie się faktycznie auto zostawia. Cały program musielibyśmy poświęcić temu. Powiedziałeś wszystko, aż nadto. Pasy, droga pożarowa, dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych umieszczone według nas śmiesznie, właściwie nieprawidłowo. Wskazuję ci kierunek naszej kolejnej wędrówki.